Drogie panie, jeśli któraś chce z nami się tutaj pobawić, zawsze swój stary numer można zamienić na nowy. Są dziewczyny? Są. Natalia jeszcze, tak? Natalii brakuje. Jest Natalia na sali? Pójdę zobaczyć Natalię. Dalej, bo noc krótka, a nogi muszą boleć. Jest Natalia, jest z koleżanką. Dwie Natalie. Dobra, dziewczyny, łapiemy się za rączki. Pan młody za chwilkę zasłoni oczka swojej małżonce. I drugą stronę. Ustawiamy się za parą młodą. Z tyłu za plecami. Pan młody zasłania oczka, super. Uwaga, 3, 2, 1, rzucamy! I mamy przyszłą panę młodą. Gratulacje, moja droga. To wielki zaszczyt złapać rekwizyt panny młodej. Nie uciekaj szybciutko, panowie, bo mamy mało czasu. Szybciutko, panowie. Żeby tradycji stało się zadość, trzeba teraz złapać rekwizyt pana młodego, czyli muszkę. Czy to są wszyscy kawalerowie, czy jeszcze kogoś brakuje, drogi? Chyba większość jest. Świadek, gdzie jest świadek? Jest Maria! O, tu wiadomo, że kawaler. Lecimy w prawą stronę. Ustawiamy się za małżeńcami, za plecami. Zasłaniamy oczy. 3, 2, 1, góra, rzucamy za siebie. Łap, łap, łap. I walka, 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 i mamy zwycięzcę. Mamy zwycięzcę. Źródeł na taśmę. Jakąś nagrodę. Jest pan młoda, czy jest pan młody? Zapraszam, mój drogi, zapraszam na środek. Czas na symboliczny pierwszy taniec dla was. Gratulacje dla zwycięzców. Widzę, że już tutaj mamy dwie pary, które wezmą udział w naszej zabawie. Zapraszam was, kochani. Chętnie weźmiecie udział. Wygrana para również, także już mamy cztery osoby. Drużyna niebieskich to będzie oczywiście drużyna naszego pana młodego, a drużyna czerwonych to będzie drużyna panny młodej. Zapraszam serdecznie naszych nowożeńców. Oni teraz wyznaczą swoje drużyny przez mikrofon. Zapraszam, kochani, chodźcie tutaj do naszego pulpitu. Wyznaczycie dwie drużyny, które będą ze sobą walczyły o dwie atrakcyjne nagrody. Jaki to film? Niebiescy? No to słuchamy dalej. Będą ode mnie podpowiedzi. Niebieskie światełko.
Za złą odpowiedź teraz będziemy odejmować punkty. 3, 2. Dobrze, gladiator! 6-3, zmiana kapitanów. Dobrze, może zmienimy teraz kategorię, żeby było ciekawiej. Czas na bajki. Zobaczymy, czy oglądacie bajki. Jaka to bajka? Czerwoni? 3, 2, 1. Stop! Słuchamy? Słuchamy dalej, czy nie? Czerwoni? -1. Znacie odpowiedź? -1. To był Bolek i Lolek. I takim sposobem mamy wynik 5-3 dla kobitek. Zmiana kapitanów. Kolejna bajka. Jaka to bajka? Gumisie, dobrze. 6-3. Zmiana kapitanów. Kolejna bajka. Jaka to bajka? To ja taki stary jestem tylko na tej sali? Czerwoni. Proszę? Dziewczyny mają głos. Akademia Pana Kleksa. No co, wy nie oglądaliście takiej bajki? Dobra, lecimy dalej. Już tych bajek coraz mniej. Mamy wynik chyba 7-3. Uwaga. Jaka to bajka? Dobre są. To był Shrek. 8-3. Chłopaki, coś by wam pomógł, ale na razie no słabo z wami. Uwaga, jaka to bajka kolejna? Niebieskie światełko się zapaliło. Znacie? 3, 2. Kapitan odpowiada. -1. Reksio, zaliczamy. Mamy punkcik. Kochani, jest wynik 7-4. Zostały ostatnie 3 bajki. Może jeszcze być remis. Jak oczywiście panowie wezmą się do roboty. Jaka to bajka? Już pora wstać. Niebieskie światełko. 3, 2, 1. -1. Znacie tytuł? Nie, no liczyłem panowie. Dobrze tam podpowiadają. Kubuś Puchatek to był. No co wy. Taką szansę mieliście dziewczyną, zabraliśmy punkt. Wy jakbyście nadrobili, no to już by było ciekawie. A tak zostały 2 bajki. Uwaga, przedostatnia bajka. Już chyba wiemy, kto wygrał. Gdzieś jest leczna do rozwoju. Czerwoni. Pszczółka Maja, dobrze. No dobra, dodajemy panom szansę. Jak zgadną panowie teraz, to mamy dogrywkę, a jak panie zgadną, no to panie zwyciężają. Decydujące, można powiedzieć, w prawie starcie. Jaka to bajka? Czerwoni. Nie, rany boskie. Znacie tytuł? Znacie tytuł? No dobrze, teraz wy macie szansę. Czy znacie tytuł? Bo jak nie znacie, no to gramy jeszcze raz. Uwaga. Dobrze tam podpowiadali. Panowie, macie szansę chyba ostatnią. Jaka to bajka? Dobrze, mamy dogrywkę. Smerfy! Na to liczyłem. Uwaga, jest dogrywka. Zostawiacie przy pulpicie jedną osobę. Decydujące starcie. Kto zgadnie tą bajkę, tego drużyna wygrywa butelkę wódki i nagrodę specjalną ode mnie. Jaka to bajka? Czerwoni, macie szansę. 3, 2, 1. Znacie tytuł? No to słuchamy jeszcze raz. Uwaga. Takim sposobem kobiety zwyciężają w Flintstonowie! Gratulacje oczywiście dla was z rąk pary młodej, butelka wódki oraz wyjątkowa, niezwykła wycieczka jutro dookoła rynku w Miękini na rowerach. Panowie nasmarują dobrze wam łańcuchy. Dziękuję serdecznie, kochani, taka szybka zabawa i za momencik bawimy się dalej. Jesteście gotowi? Wódka polana, odkręcona, zmrożona. 3, 2.
dwa, jeden, start! Wygina śmiało ciało, wygina śmiało ciało, wygina śmiało ciało, dla mnie to wygina śmiało ciało, wygina śmiało ciało, wygina śmiało ciało, dla mnie to wygina śmiało ciało, wygina śmiało ciało, wygina śmiało ciało, dla mnie to wygina śmiało ciało, wygina śmiało ciało, wygina śmiało ciało, dla mnie to wygina śmiało ciało, wygina śmiało ciało, wygina śmiało ciało, wygina śmiało ciało, dla mnie to Gratulacje kochani, oczypiny zaliczone!